Kanał do Diabła z grami wspierany jest przez sklep Perfect Blue www.perfectblue.pl. Wpadaj na mój Patronite i wesprzyj moją twórczość. Witam wszystkich turbo serdecznie na kanale do Diabła z grami. Moi drodzy, pewien słynny poeta powiedział kiedyś takie słowo: Living la vida loca, czyli żyjmy szalonym życiem. No i to, kurczę, się trochę chyba mnie tyczy. Słuchajcie, miał być generalnie rzecz biorąc się inny odcinek. Chciałem dla was zrobić, w sensie wrzucić odcinek o sekretach Silent Hill 2, który jest praktycznie już na ukończeniu, ale niestety po całym tygodniu pracy, plus dzisiaj mamy, słuchajcie, sobotę, jest teraz godzina 7:48, kiedy dla was to nagrywam. Będę dzisiaj jeszcze jechał do Poznania na galę Poznań Night of Champions, więc jeżeli dzisiaj akurat wieczorem będzie w Poznaniu, to zapraszam was serdecznie na galę sportu walki. No ale my tutaj nie o sportach walki, spotkaliśmy się, żeby pogadać, słuchajcie, tylko żeby pogadać sobie o grach wideo, mianowicie o tytułach, w które w ostatnim czasie gram. No i tutaj nie będziemy chyba jakoś specjalnie się okłamywać czy zaskakiwać, że gram głównie w Final Fantasy VII Rebirth i pogadajmy o tym chwilę. Słuchajcie, ja jestem generalnie rzecz biorąc z tego pokolenia, które w magazynie PlayStation Plus, nie wiem czy wy kojarzycie, to było bardzo dawno temu wydawane pismo, doszukiwał się, bo tam były takie teorie spiskowe różne, tego jak można wskrzesić pewną osobę, która w Final Fantasy VII ginie, tak? Więc wiecie, no oczywiście nie dało się jej wskrzesić, ale niech wam to pokaże, że kurczę, ja jestem jakby zżyty bardzo mocno z samą siódemką. Jeżeli mam być z wami szczery, no to kiedy myślę sobie gry wideo, gaming, PlayStation, no to zawsze ten Final Fantasy VII gdzieś tam w tle widzę tego kwadratowego Clouda, który do mnie macha tą łapką, nie? Mega dla mnie ważny tytuł, no i słuchajcie, odpaliłem ten Final Fantasy VII Rebirth. Mam jakieś 12 godzin jak na razie, więc jest to absolutna kropla w morzu, ale totalnie się nie śpieszę. Za kod w ogóle mega serdecznie dziękuję, Cenega Polska. Nie śpieszę się z tego względu, że jestem absolutnie zakochany, słuchajcie, w tym tytule, a to dlatego, że cały jego klimat, legendarni już tak naprawdę bohaterowie, świetna fabuła, genialna muzyka, która została bardzo fajnie tutaj przeniesiona jakby do nowej wersji, tak, z oryginalnego Final Fantasy VII, sprawiają, że ja się po prostu nie potrafię od tego tytułu oderwać. Dostaliśmy, słuchajcie, tym razem nie korytarzowe poziomy, tylko wielki otwarty świat, na którym naprawdę jest co robić. Jak na razie, słuchajcie, walczę z każdym przeciwnikiem, stawiam każdy kolejny przystanek dla czekobosów, rozgrywam bardzo pasjonujące rozgrywki w karty, z czego jestem w ogóle w szoku, no bo w grze mamy, słuchajcie, karciankę, a ja kart, jak wiecie, pewnie nienawidzę, ale tutaj jednak wkręciłem się w to na maksa, co też chyba świadczy o tym, że ta karcianka jest totalnie świetna. Moi drodzy, tutaj widzę, że jest bardzo dużo narzekań na grafikę, i trochę to rozumiem, no bo w trybie wydajnościowym faktycznie gra potrafi mieć mega rozmazane tekstury. W trybie graficznym, w którym gram obecnie, jest lepiej, ale też nie jest jakoś, wiecie, wybitnie dobrze, bo niejednokrotnie w grze spotykałem na przykład tekstury, które wyglądały, no nie będę wam ściemniał, jak na PlayStation 1 nawet, tak? Czyli mieliśmy, wiecie, naprawdę ogromne piksele. Ale jeszcze wracając do samej gry, widać jak wiele pracy i jak bardzo dopracowana została ona przez Square, mianowicie gra posiada całą masę takich niuansów, na przykład świetna animacja tego, jak Red jedzie na tym kurczaku czekobocie. Kurde, no wiecie, tak się bardziej tylko zachwycam, więc zresztą też musicie zrozumieć, że ten, w co teraz gram, to nie są recenzje, tylko to są bardziej takie luźne pogadanki na temat tytułu. No i powiem wam w ten sposób, no największym dla mnie minusem jak na razie Final Fantasy VII jest to, że muszę chodzić do roboty i prowadzić w miarę normalne życie, no bo nie ukrywam, że cholernie mnie ciągnie do tego, żeby tak się zatopić w tej grze na 7-8 godzin i w ogóle nie odchodzić od konsoli przez cały ten czas, no ale jest to niemożliwe. Jestem na samym początku, słuchajcie, fabuły, robię sobie wszystkie znaczniki, wszystkie sidequesty. Dopiero spotkałem się z Yaffi, więc jeżeli ktoś z was grał, no to tam ma jakieś tam w miarę odniesienie do momentu, w którym się obecnie znajduje. No i powiem wam szczerze, że jestem totalnie tym tytułem zachwycony i istnieje bardzo wysokie prawdopodobieństwo, że to będzie moja gra roku, tak? Nie jest idealna pod kątem graficznym. Szczerze mówiąc, oczekiwałem przynajmniej takiego poziomu jak w Horizon Zero Dawn, tak? Który do dzisiaj uważam, że jest najładniejszą, czy tam Forbidden West, tego drugiego, którego uważam za najładniejszą grę na PlayStation 5, ale i tak jest zajebiście po prostu gameplayowo pod kątem konstrukcji, fabuły i ogólnej takiej swojej całej zajebistości, no to Final Fantasy
generalnie rzecz biorąc, totalnie, ale to totalnie wymiata. A jeżeli nie macie PlayStation 5 i chcielibyście po nim pocisnąć, to tak samo jak było jechane ze Starfieldem, tak teraz możemy po finalu. Słuchajcie, do dupy gra, bo tekstury rozmazane. No. Kolejny, słuchajcie, tytuł. Jest to gra, na którą nie będę ukrywał, że czekałem na maksa długo. To, co widzicie teraz na ekranie, są to niestety materiały ze zwiastunów. Kiedy będzie recenzja, to postaram się dla Was pozgrywać gameplaye, no bo cały ten tytuł obecnie przychodzę na Nintendo Switch w on the go, jak to się mówi. Oczywiście grę kupiłem w sklepie Perfect Blue. Słuchajcie, jest to Spirit Hunter 3 Shibito Magire, a tutaj dla nas jest to, moi drodzy, Deathmark 2. Czyli druga część Deathmark, a trzecia część cyklu Spirit Hunter. Wiem, że to jest popieprzone. Słuchajcie, gry z serii Spirit Hunter, oba tytuły, czyli pierwszy Deathmark i NG, macie na kanale w formie recenzji. Mega serdecznie Was zachęcam do obejrzenia, szczególnie ze względu na to, że te recenzje były nagrywane już dość dawno temu i możecie sobie zobaczyć, jaki był tam przeskok zarówno w moim gadaniu, jak i w całym tym kanale. No ale o samych grach, słuchajcie, jedynka i dwójka, czyli Spirit Hunter, Deathmark i NG, to były, podkreślam, ekstremalnie wręcz klimatyczne horrory z gameplayem, który był gameplayem takim visual novel, aczkolwiek z bardzo ciekawym mykiem, mianowicie w tej grze mogliśmy się poruszać po lokacjach, a to było rozwiązane na zasadzie dungeon crawlera, czyli mieliśmy ekran lewo, prawo, do tyłu albo do przodu i przechodziliśmy na kolejny i na owych ekranach mogliśmy w takiej mechanice point and clickowej poruszać latarką, aby odnajdywać różne elementy, tak? I to się bardzo dobrze sprawdzało w jedynce i w dwójce. Od razu Wam powiem o tym, co mi tak nie do końca leży w trójce. W trójce zmienili to, słuchajcie, i zamieniono takie to podróżowanie po lokacjach z perspektywy pierwszej osoby zostało zamienione na taką dwuwymiarową grę, w której chodzimy w prawo albo w lewo i wchodzimy do pomieszczeń. No i powiem Wam szczerze, że dla mnie trochę to rozbija klimat. Nie są w ogóle straszne dla mnie te momenty. Też pod kątem tutaj graficznym, no jakoś tak niedobrze moim zdaniem współgrają z fantastycznymi artworkami, które widzimy w tych sekcjach visual novelowych i to jest duży minus, ale przejdźmy teraz do plusów, moi drodzy. Deathmark, w sensie Spirit Hunter NG, Deathmark, Spirit Hunter, Deathmark 2, już mi się te wszystkie nazwy mylą. To gra, która opowiada nam o detektywie, który, słuchajcie, będzie rozwikływał sprawę nawiedzenia w pewnej japońskiej szkole, tak? Tutaj a propos fabuły opowiem Wam więcej przy recenzji. No i powiem Wam w ten sposób, kurczę, gra jest grą przygodową z bardzo mocno zaznaczonym tym visual novelowością, tak? No bo że będziemy w 90% czytali dialogi, wybierali jakieś odpowiednie opcje. Gra generalnie rzecz biorąc rzuciła właśnie te elementy eksploracyjne, o których Wam mówiłem, które mi... Kurczę, nie mam jeszcze o nich zdania, jestem właśnie pod koniec gry i na pewno sobie do końca gry jakieś na ich temat zdanie wyrobię. Z jednej strony jest to fajne urozmaicenie od ciągłego czytania ścian tekstu, z drugiej strony moim zdaniem wpływa to negatywnie na klimat, tak? Ale sam właśnie ten klimat, no bo to jest horror, nadal jest bardzo dobry, słuchajcie, mamy świetnie wykonane duchy, tak? Mamy ten bardzo fajny motyw, który jest znany z serii Spirit Hunter, mianowicie, że zanim do jakiegoś ducha dotrzemy, no to musimy o nim poczytać, dowiedzieć się, dlaczego nawiedza, jak to się dzieje i tak dalej. To jest genialne. Same te artworki, nie mówię o tej strefie gameplayu, w którym będziemy chodzić, tak, tylko o tym bardziej czytano-oglądanym, czyli visual novelowym, są cudowne jak zwykle, tak? Naprawdę ta firma, która robi właśnie, zrobiła te Spirit Huntery oraz Labyrinth of Yomi, to są, słuchajcie, mistrzowie pod kątem robienia tych właśnie ilustracji. Totalnie wypaśnie wyglądają. Sama gra, no cóż, powiem tak, no bardzo mocno mnie wciągnęła, jest straszna, ale cholera chyba mniej mi się jak na razie podoba niż jedynka i dwójka. Będzie ocena, tak czy inaczej jest to horror naprawdę mega wysokiej jakości, dużo lepszy niż większość tego typu horrorów, czy w ogóle horrorów, które dzisiaj wychodzą, tak? Więc jeżeli macie PlayStation albo Nintendo, no to koniecznie sobie sprawdźcie. Kolejny tytuł, który ostatnio ogrywałem, przestałem, ale pewnie wrócę jak skończę tę Shibitą, w sensie skończę ten Deathmark, jest to, słuchajcie, Battletoads na Xboxie. Zawsze chciałem to przejść, jakoś to mi zalegało na Game Passie i w końcu postanowiłem odpalić i jestem mega szczęśliwy. Słuchajcie, mamy tutaj do czynienia z bardzo dobrym beat'em upem, ze świetnie sterowalnymi, że tak to powiem, postaciami. Mamy tutaj te trzy żaby. Dodatkowo jeszcze, słuchajcie, gra została wzbogacona o takie
różno, że tak powiem, bardziej zróżnicowane elementy gameplayu niż samo mordoklepka, tak? Mianowicie będziemy na przykład latali z stateczkiem, w którym będziemy grzali z działa za pomocą prawej gały. Będziemy, moi drodzy, na przykład jeździli motorem, brali udział w grze platformowej, brali udział w całej masie minigierek. Ogólnie rzecz biorąc, słuchajcie, bardzo dobry beat'em up, bardzo trudny, naprawdę jest mega ciężki ten tytuł, dostaje często w ciry. W którym miał też na siebie dobry pomysł, tak? Mianowicie tutaj właśnie te takie zmienne elementy gameplayu. Sam gameplay bijatykowy jest fantastyczny, bardzo dobrze czuć ciosy, słuchajcie, są fajnie zaadaptowane, też wibracje dopada na Xboxie pod tą grę. Generalnie rzecz biorąc, jedyne co mi nie pasuje do końca w tych żabach, w Battletoadsach, to jest to, że słuchajcie, grafika wygląda w tej grze jak kreskówka i to kreskówka wysokiej jakości, ale czasami jak na przykład na ekranie walczy ze sobą, nie wiem, 10 przeciwników, to robi się tak totalny chaos, że ja w tym chaosie nie widzę mojej żaby i ginę. Ale będzie tego recenzja i tam się dowiecie więcej. I moi drodzy, na samym końcu odświeżam sobie dla Was po to, żeby już w niedługim czasie nagrać dla Was retro recenzję. Mój ukochany Twist Metal Black w wersji na PlayStation 5, a jest to gra, słuchajcie, z PlayStation 2. Jest to tytuł dla mnie absolutnie kultowy i jedna z gier, w które chyba się najwięcej zagrywałem na PS2. Miałem w tej grze odkryte wszystko, co się dało. Wszystko, co było do zobaczenia, to zobaczyłem. Jest to, słuchajcie, gra z zapomnianego już niestety gatunku takich rozwałek samochodowych, czyli wybieramy sobie jedną z postaci. Postaci są w ogóle w tej grze mega, no bo tutaj wybieramy sobie gości z psychiatryka, będziemy mieli na przykład skorumpowanego policjanta, księdza, jakiegoś wieśniaka ze zdeformowaną twarzą, dziewczynkę bez twarzy w masce lalki porcelanowej za sterami wielkiego tira. Klimat jest niezły, słuchajcie, no i odpaliłem tę grę i muszę Wam powiedzieć, że na samym początku mega mocno mnie odrzuciło od niej jej absolutnie wręcz archaiczne sterowanie, jednak w momencie, w którym się już przyzwyczaiłem i te stare nawyki, które miałem z czasów PlayStation 2, że tak powiem, doszły do głosu, tak? No to bawiłem się absolutnie fantastycznie. Słuchajcie, jest to rozwałka samochodowa w takim mega mrocznym klimacie. Nawet ta niewygoda sterowania w pewnym momencie stała się dla mnie plusem, no bo wiecie, no czułem się jakbym tam prawdziwym furą jeździł, wiecie, dwie gały tutaj wsteczny, a nie. Pod kątem graficznym do dzisiaj ta gra wygląda naprawdę nieźle. Słuchajcie, jeżeli lubicie takie totalnie szalone, mroczne, poryte tytuły, no to myślę, że Twisted Metal Black będzie dla Was. Czekajcie na retro recenzję, moi drodzy. To było na tyle w tym odcinku. Dowiedzieliście się, w co obecnie gram. Najwięcej czasu spędzam właśnie nad Deathmarkiem i nad Final Fantasy VII. No i co? No i widzimy się niedługo w kolejnym odcinku. Można powiedzieć, że cholernie, kurczę, ubolewam nad tym niewielkim czasem, który mam, żeby w ciągu tego miesiąca na kanał poświęcać. Ja wiem, że są i tak 3, 4, czasami nawet 5 odcinków tygodniowo, co jest dobrym wynikiem, ale no mam przygotowane, w sensie jakby mam pomysły na kilka odcinków, które będą ode mnie teraz wymagały większego nakładu pracy i się denerwuję, bo nie mam kiedy tego zrobić. Ale zrobię już niedługo. Dobra, słuchajcie, mega Wam dziękuję za Wasz poświęcony czas, a jeżeli Wy chcecie podziękować mi za odcinek, to zostawcie łapkę w górę, napiszcie coś w komentarzu, a także bardzo Was proszę o nieprzewijanie reklam, ponieważ to sprawia, że mogę na tym kanale jakieś tam drobne zarobić, a w momencie, w którym mogę na nim sobie zarobić, no to wtedy, moi drodzy, zamiast pójść do roboty, coś tam robić innego, no to siedzę i dla Was nagrywam, żebyście też mieli czego sobie posłuchać. Dobra, słuchajcie, to by było na tyle. Widzimy się w kolejnym niesamowitym odcinku. Do diabła z grami. Na razie, cześć.